Cześć dziewczyny, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki piękny bukiet z truskawek ozdobionych czekoladą, które myślę sprawdzą się teraz na najbliższy Dzień Matki albo jakieś okazje, gdzie możecie po prostu podarować taki słodki bukiet komuś bliskiemu. Krok pierwszy, oczywiście dokładnie myję owoce. Potem pozbywamy się resztek wody i dokładnie osuszamy truskawki. I kolejna rzecz, której będziemy potrzebowali, to patyki do szaszłyków, na które będziemy nadziewali nasze truskawki. Przyda się też jakaś wysoka szklanka do podtrzymania truskawek już nadzianych. No i teraz nabijam truskawkę szypułką do dołu. No i powtarzam to dokładnie na wszystkich moich owocach. Nie jest to absolutnie wymagające, szybko się to robi, a efekt jest naprawdę wow i uwierzcie mi, że obdarowana osoba będzie w siódmym niebie. Będę potrzebowała też polewy czekoladowej, którą obleję owoce. Tak jak widzicie, delikatnie obracam jeszcze owoc, nic się nie marnuje. To, co mi skapnęło gdzieś na talerzyk, to po prostu wykorzystuję i obtaczam jeszcze owoce tutaj akurat we wiórkach kokosowych albo w kolorowej posypce. Tutaj dowolność jest absolutnie ogromna. Możecie pobudzić tutaj swoją kreatywność do pracy. A jeżeli bardzo Wam się spieszy, to możecie po prostu polać pełen taki bukiet polewą z góry, wtedy jest po prostu szybciej. Jeżeli owoce mam już skończone, polane, to układam sobie teraz w rękach bukiet, który potem związuję najlepiej gumką, recepturką, bo ona trzyma te wykołaczki, patyczki w sumie najciaśniej. No i co? Teraz mogę zawinąć mój bukiet w jakiś fajny papier. Ja lubię bardzo ten szary, zwykły papier, który w połączeniu z jakimś kolorem daje naprawdę fajny efekt. No i tutaj znalazłam jakiś różowy papier ozdobny, taką w sumie bibułkę i zawinęłam mój bukiet w takie dwa kolory. Do tego kokardka oczywiście na zakończenie. No i bukiet gotowy. Dosłownie w kilka minut macie piękny prezent, który na pewno zostanie doceniony. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!